Mateusz, przyznaj się, byłeś zaskoczony, że zdołałeś wygrać ten pojedynek biegowy chyba z Diego Ferraresa, bo tak patrząc z trybun, to była taka pozycja nie do wygrania, bo tam startowałeś dosyć daleko za niego i to była taka piłka, która 99,9 piłkarzy do takiej piłki po prostu nie dochodzi, a ty doszedłeś. No ja po prostu w to wierzyłem i też trzeba powiedzieć, że ja po prostu wszedłem na świeżości, a obrońca Krakowi już trochę ten mecz miał w nogach. No ale cieszę się, że udało mi się wygrać ten pojedynek, bo on bardzo ważny w kontekście tej bramki. Udało się strzelić najważniejsze zwycięstwo i bardzo się z tego cieszę. Co trener tobie mówił, kiedy wchodziłeś na boisko? Bo widać było, że byłeś taki, bym powiedział, taki witalny, energiczny, z chęcią, żeby coś zrobić, zdążyć coś zrobić. Chciałem dodać, że przy wyniku 1-1 trener powiedział, że trzeba pomóc. No i ja chciałem zrobić wszystko, żeby udowodnić i pomóc drużynie w tym trudnym momencie. Udało się i jestem zadowolony. Jak wy funkcjonujecie w tej chwili jako drużyna? Bo to jednak jest takie poczucie, że drużynie fajnie idzie, to fajnie by było w niej grać. I jak w ogóle ta rywalizacja wygląda? Bo tak wygląda na to, że nikt się nie obraża na to, że nie gra, tylko rzeczywiście chyba wszyscy ciągną ten wózek w jedną stronę. My jesteśmy profesjonalistami. Tutaj nie ma czasu, nie ma w ogóle miejsca na obrażanie się. Każdy trenuje, każdy ciężko pracuje na to, żeby grać. Skład do składu, trener podejmuje decyzję, wychodzi ten czy inny zawodnik, ale mówię, zawodnicy, którzy nawet wchodzą, to pokazują, że chcą grać, że zrobią wszystko, żeby pomóc tej drużynie i tak się dzieje. Zapytałem o to trenera Lawiczka, ale ciebie też zapytam, ile tobie się wydawało, że trwało to sprawdzanie VAR w 96 minucie, bo ja miałem takie poczucie, że to było kilkadziesiąt sekund, które trwało kilka minut, tak bym powiedział. No tak, no nie dość mówić, że każdy gdzieś myślami był tylko, żeby ten VAR był naszym korzyść i trwało to dosyć długo, ale decyzja nie mogła być inna, bo z tego co ja też widziałem, ta ręka była przy ciele, także tego karnego nie mogło być. Ważne, że 3 punkty sobie po Wrocławiu, bo graliśmy przed własną publicznością i cieszymy się, że dalej w Wrocławiu wstałem. Jak funkcjonuje Izrael w drużynie? Bo powiem szczerze, że chodzi mi nie tylko o jego grę, ale taką bym powiedział mowę ciała w dzisiejszym meczu, że on bardzo szybko się wkomponował, bo to właśnie mówię, wracał na przykład po stałych fragmentach do Brozia, który go asekurował, za każdym razem z nim na przykład piątki przebijał. To nie było raz, tylko on to kilka razy zrobił. Widać, że jest taki chcący jakby szybko wkupić się, zaadaptować się w ten zespół. No to jego pierwszy pilomierz jest w tej klasie, ale myślę, że to jest doświadczony zawodnik, także my jako drużyna staraliśmy się, czy Erikowi, czy Iwralowi, jak najszybciej pomóc w komponacie, to już nie widać, że to zaskoczyło i zaczynamy się wyszedł. Na treningach też jest taki, bym powiedział, twardy jak skała, bo na przykład oglądałem jego mecz tydzień temu w rezerwach, to rywale tak po pierwszym pojedynku takim próbowali ciałem, to się jeden chłop odbił, w ogóle pofrunął na 2 metry, już potem nie próbowali. Dzisiaj tego może nie było aż tak widać, ale on jest rzeczywiście taki twardziel, że jak przepychanie się z drzewem, jak to jest? To na pewno i jak widać, to każdy z zawodników jest dobrze przygotowany fizycznie, każdy bazuje na tej fizyczności, dobrze wyglądałem przez 90 minut, także trzeba dalej pracować i żeby tego po prostu nie zatracić. Robiliście sobie wyścigi na jakieś dystanse, nie wiem, czy z Przemkiem przede wszystkim, bo... Wszyscy mi o tym pytają. Nie, robiliśmy jeszcze. Każdy skupia się na tym, co jest dla niego najlepsze. Przemek jest szybkościowcem, ja jestem przecież szybkościowcem i na tym skupiam uwagę, ale ścigać na tym się nie ścigać. Okay. Nie chcę was dzisiaj te trybuny, bo dzisiaj naprawdę sporo ludzi na trybunach. Dało się to odczuć na boisku? Tak, no bardzo fajnie, że przyszło bodajże 16 tysięcy kibiców. Tak? Prawie 17. Prawie 17, także oby tak dalej, a mamy nadzieję, że jeszcze więcej kibiców przyjdzie, bo ich wsparcie jest nam potrzebne i ten mecz wygląda zupełnie inaczej. Takie zwycięstwa wyrwane, wywalczone w samej końcówce dodatkowo motywują, jeszcze dodatkowo pobudzają boisku? Tak, no zwycięstwa zawsze budują, a my pokazujemy, że chcemy zawsze wygrywać, chcemy zawsze zdobywać 3 punkty. Czy my w meczu z Piastem goniliśmy wynik, teraz stracono rok na 1, ale znowu przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą stronę, także nic, no jedziemy dalej, pełna głowa, pokora, praca i walczymy. Gratulowaliście Matuszowi Piastowskiemu w szatni, bo to co dzisiaj wybrałem, to naprawdę jest niesamowite. No cały czas trzeba gratulować, bo to już jest kolejny mecz, który Matusz bardzo dobrze broni. Mówię, każdy, fajnie, że nasza drużyna jest takim monolitem i każdy wrzuca do tego zwycięstwa swoją cegiełkę. Matusz broni, my staramy się strzelić bramki i wygrywamy mecze, to jest fajne. Z Izraelem pracujesz, bo ty miałeś z nim do czynienia, że tak powiem, że to był takim prawym i
jak to w ogóle wygląda komunikacja z nowym zawodnikiem, bo to jednak nie jest tak łatwo wskoczyć do zespołu, któremu idzie, który żre na ważną pozycję i grać. No, no tak. Izra już chyba jest tam w tym linii dosyć długo, zagotowali. Nasza współpraca w sumie na boku jest dość długo, ale mi się wydaje, że dzisiaj wyglądało to na swoim poziomie. Widać, że gdzieś tam się rozumiemy, chcemy podobnie gdzieś tam grać, przeważać i to wyglądało dobrze. No, potrzebuje się każdy potrzebuje czasu, żeby się dotrzeć, żeby to gdzieś tam lepiej zaskoczyło. No, mam nadzieję, że w końcu Stefana będzie wyglądało jeszcze lepiej. Taki szczególik, który nie rzuca się bardzo może w oczy, bo jak się uważnie obserwuje, to pomaga ciało mówić, że po każdym stałym fragmencie, gdzie ty go asekrowałeś, wracam na pozycję i przed powrotem na pozycję przybijał z tobą piątkę. No. Zauważyłeś to? Znaczy, no to kilka razy było, chyba trzy takie sytuacje. No, może było więcej. Pierwsze spotkanie dla niego też na jakieś przeżycie, bo zabiegł do pierwszym spotkaniu i to gdzieś tam pewnie wymaga, żeby poczuł się pewniejszy, że jest współpraca, że się wspieramy. Powiedz proszę, wyjście na siebie trochę, nie wiem, jeżeli chodzi o liczy. Co czułeś jak sędzia jeszcze Odgrywamy mecz, naprawdę 10-15 minut chodziło dzisiaj do różnego rodzaju. Gdzie mamy sytuację wcześniej, nawet na 2-0, stoimy bramkę na 1-1, mamy sytuację na 3-1, już na 2-1 prowadzą, mamy na 3-1, żeby skończyć ten mecz. A w drugiej sprawie Krakowa prowadza kontrę i jeszcze nieszczęsny walki, tak naprawdę wszyscy mieliśmy. Jak twoja ocena? A chyba nie ma mowy, który to był 11, prawda? Nie widziałem tego jeszcze. Bliska, przyciela, taka... Mocno zmuchany byłby do karty w mojej ocenie. Musiałbym jeszcze powtórzyć, ale ja bym nie. Tak, szczęście dla nas.